No więc to jest tak, taka różnica z Shadowem, że on ma właśnie takie sekcje jeżdżenia, znaczy jeżdżenia, no tak naprawdę to jest jedna taka wymagana sekcja, gdzie on po prostu jest na tej paralotni i albo odrzutolotni, nie wiem jak to w sumie nazwać, naprawdę, ale no. Jest na tym i tak przelatujemy. To tylko w niektórych miejscach jest. To jest w zasadzie tylko chyba w tym. Nie, to jest właśnie w Kingdom Valley, to jest w Wave Ocean i bodajże w Crazy City. To jest, więc no takie 3 poziomy, w których to jest. I, a no tak, w Kingdom Valley jest jeszcze ta sekcja, gdzie Shadow ma niefajną sekcję, tak szczerze muszę to powiedzieć. Nie podoba mi się sekcja, pewna sekcja Shadowa, która jest po prostu na wodolocie, tak to chyba mogę nazwać. I Róż musi znaleźć trzy klucze, które też w sumie nie wiem gdzie są, ale postaram się je znaleźć. A to nie działa, nie. To nie działa na to. Róż. Róż. Błagam, ja tak bronię. Na Krysa mi się udało od razu. Róż. Thanks. Dlaczego z moją ulubioną postacią teraz, znaczy moją ulubioną, znaczy już nie z moją ulubioną postacią, dlaczego w historii mojej ulubionej postaci teraz zaczyna się takie rzeczy odwalać? Wpuść mnie tam, nie wpuścisz mnie tam, co nie? Okej, okay, dobra. Dobra, już to wejdę tutaj w takim wypadku. Dobra, tam ewidentnie nie ma klucza w takim wypadku. Dobra, nie będę zbierał tych wszystkich medali. No więc Róż tak naprawdę nie ma jakichś wielkich ataków. Jakichś wielkich, fajnych ataków. Tak naprawdę jednej ataki to jest to stawianie bomb w kształcie serduszek. I to jest, I guess, fajne. No to na pewno. Jest to, I guess, jakoś, powiedzmy, jakby to nazwać, oryginalne. Aczkolwiek sądzę, że jakby po prostu zostawili jej jakieś ciosy, to nikomu by nie było smutno. Czy na przykład by trochę podobnie grała jak Knuckles. Raczej nie znam osoby, która by na to narzekała. Ale dobra, dwa klucze już są, teraz znaleźć trzeci, który za nic w świecie nie pamiętam gdzie jest. Ale jakoś się to wymyśli. Spokojnie jak na wojnie. Cyk. Choć w sumie zakładam, że pewnie będzie tam, gdzie ominąłem to miejsce, bo myślałem, że tam nic nie ma. Dobra, niech będzie. Okej, wpuść mnie tam teraz. Jak tam wejść? O! Come on. A, dobra, tak. Cyk, dziękuję bardzo. I tu będzie klucz. Czego on tak skacze? Nigdy jakoś tego nie ogarnię, dlaczego on tak nagle może randomowo sobie skoczyć. Nie lubię jej stylu walki, nie lubię po prostu. Ale dobra, trzy klucze. Teraz możemy iść do Shadowa. Jak convenient to było. No dobra, więc teraz ta sekcja, której bardzo nie lubię i prawdopodobnie na niej zginę. Ale YOLO, I guess. Dokładnie. No tak naprawdę, jak tylko na ciebie coś spadnie, to już jesteś w dupie. To już, nie, to już giniesz na 100%. Bo po prostu tak działa fizyka tej gry, więc ja nie będę tutaj nawet nic rozwalał, tylko jak najszybciej będę się starał stąd wytentegować. Jak jest, tak to mogę powiedzieć. Tylko nie pamiętam, gdzie konkretnie mam kłyną, gdzieś mam szczery. Ale jak już wspomniałem,
to się zrobi samo. O. No come on. Okej, ja się boję. Ja się boję tych skrzynek. Nie ufam im ani trochę. Bo wiem, że one mnie pewnie zabiją. I jesteśmy w domu. Więc szybko scheezowałem to nawet. I nice. Więc Shadow tymi swoimi. Jakby to powiedzieć? Tymi swoimi pojazdami, no bardzo przypomina tutaj Shadow the Hedgehog, który to jest prawdopodobnie takie porównanie bardzo trafne, że to jest takie Shadow the Hedgehog, który tak naprawdę, ale szczerze są one lepsze niż Shadow the Hedgehog, który niektóre nadal są wolne, ale są szybsze od Shadowa, więc to jest jakiś plus, lepiej się nimi troszeczkę steruje. Ale przyznam szczerze, że i tak ich nie lubię używać. No tak naprawdę jedyne, które muszę używać, to wymagane są przez misję. Albo jak tutaj, no, że inaczej po prostu bym się nie przedostał tam, więc muszę używać tej całej, nie wiem w sumie czy to jest nawet cały czas. Shadow. Shadow, come on, man. Nie możesz mi tak robić. Wiesz, ile razy u Sonika umarłem? W sumie u Sonika umarłem przez podobne rzeczy, bo nie trafiłem w coś albo coś w tym stylu. Więc dobra, wybaczam ci to. Wybaczam ci to, Shadow. Należy wybaczać. Pamiętajcie. Boże, jakie... Nie no, dobra, nie. Okej. Okay. Lecimy dalej. W sumie Kingdom Valley Shadowem strasznie mało przechodzę. Tak na dobrą sprawę. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem tutaj. Shadowem. Bardziej właśnie gram albo w wersji Sonika. Mało w wersji Silvera. No, najczęściej w wersji Sonika w sumie gram. Ale Shadowem to... W sumie... Często gram, ale nie, akurat nie w ten poziom. To jest ciekawe w sumie. Dobra, nie będę zbierał te medaliony. Mam wywalone. Choć pewnie w Hubworldach dalej będę zbierał, bo tak, bo zbieranie medalionów w Hubworldach jest strasznie łatwe. Więc czemu by nie robić tego? I cyk, i cyk, i cyk. I myk. Nie wylądowało mnie idealnie na dashpadzie, ale... Good enough! I mik! Uwielbiam też w ogóle jak... Shadowem tak naprawdę idziemy do tyłu w Kingdom Valley, w przeciwieństwie do Sonika i Silvera. Więc jest to jakaś różnica, I guess. Z tym, jak jego historia idzie. I w sumie to tak naprawdę, no można tak naprawdę powiedzieć, że Shadow tak naprawdę idzie do tyłu, jeśli chodzi o poziomy i tak dalej. Nigdy jakoś się tak naprawdę na to nie zastanawiałem, ale no. Wave Ocean jest jednym z ostatnich poziomów, no to... No, to jest taki mały spoiler, ale no, muszę to jakoś podsumować. No tak, no Shadow w sumie chodzi tak strasznie do tyłu. Oczywiście wiemy, że jego historia łączy się z historią Sonika, więc mniej więcej w takim samym momencie jak Sonic idzie do Crisis City i w tym samym do przyszłości, aczkolwiek... Aha, tu jeszcze jest, nie zauważyłem ciebie, tu jest tak ciemno. Więc idzie do Crisis City, aczkolwiek... Nie rób mi tak. Nie rób mi tak. Tak mi nie rób. Że jaki jest niebiki. Dobra, więc teraz możemy czekać. To jest dokładnie jak Double Boost w Sonic Forces. Nie musimy nic klikać, samo nas tam da. Co w sumie teraz oglądałem, że większość właśnie takich sekcji z railami jest w Sonic 06. Zatem pewnie nie musimy nic klikać, po prostu mamy te... Okej, to już była moja wina. To już była moja, przyznaję się, bez bicia.
I jak słyszałem, właśnie to jest większość taki, co sądzę, że może po prostu nie chcieli jakoś utrudniać tych railów, bo właśnie fizyka i ogólnie mechanika railów jest takim wielkim, była przynajmniej wielkim takim hidor miejsc w Sonicach, przynajmniej no właśnie Sonic Adventure 2 to niby było, że no nie od taką ciężkość do siebie i tak naprawdę trzeba było uwagę zwracać tam, gdzie się no, żeby Sonic nie spadł. Sonic Heroes była kompletnie skopana przez glitche, bo można było wypaść po prostu przez te raile. W Shadow the Hedgehog była idealna. I Sonic 06 po prostu nie robił jakoś tych, żeby można było przemieszczać się na railach. Shadow the Hedgehog to jest jakiś inny, kolejny sposób poradzenia sobie z tym problemem, I guess. The former king of Soliana used to reside in this castle, but a major accident occurred 10 years ago, and no one's lived there since. Accident? I heard a prototype energy engine failed, which caused the accident. I think the name of the plan was... The Solaris Project. It was an ambitious project, named after their eternal sun god. Doctor? It's been a while, my dear Rouge. And of course, Shadow. Now. If you'd be so kind as to hand back the Scepter of Darkness you took from me. What? His shadow. Oh, how ironic fate can be. I would never have believed I would be resurrected through your shade. I thank you, Shadow the Hedgehog. Who are you? And how do you know my name? I'm Mephiles. Mephiles the Dark. What? Did you forget me? I owe much to you, Shadow. Oh, yes. What you gave to me, I now return to you. A one-way ticket to oblivion. Nie będę za bardzo wyjaśniał, o czym Mephiles mówi, ale bo to będzie wyjaśnione w fabule, mniej więcej, ale no. Po prostu zapamiętajcie, co powiedział Mephiles. What is this place?
It seems we've been teleported to another location. Well, let's find out where we are. Mephiles? Who is he? I'm in. I've pinpointed our location. It's... No! That's not possible! We're still in the Doctor's base, but how can that be? Wait, there's no doubt now. So, it's not where we are. It appears we've gone through time, doesn't it? Yes, approximately 200 years. Maybe more, depending on when this database was last updated. Well, at least we know we've arrived in the future. That means this Mephiles character has the power to control time. His power feels very similar to my own chaos control. But... Dizzy. Where are we? Oh, look who's here. I didn't expect to see you guys. Rouge! Shadow! Hi. Long time no see. This is the distant future, far removed from our own timeline. The future? Then that means Eggman's machine can control time! Eggman's got some nerve dropping us here. Now, how can we get back to our own time? You need a space-time rift, but this requires a lot of energy. I see. You mean using your chaos control will... Yes, but that alone is insufficient. Okay, Shadow. It looks like we need to work together. Innymi słowy, Crisis City. Jako Shadow, okej, dobra. Mamy tytuł odcinka na dziś. Od razu stąd wychodzę. Bo nie mam zamiaru. Oh shit. Okej, then. Po prostu. Nie chcę jechać buggy, nie lubię tego. Ale dobra, jedziemy. Więc, no, tak właśnie powstał Mephiles. Prawdopodobnie moja ulubiona postać. Mój ulubiony złoczyńca w serii. Po prostu uwielbiam Mephilesa. I to nie tylko dlatego, że wygląda jak Shadow. Ale nie, no bardzo lubię tą postać, bo jest po prostu taka overpowered i tak naprawdę jest taką wielką tajemnicą tak naprawdę, że to jest po prostu, uwielbiam tą postać, naprawdę bardzo mi szkoda, że jej postać się skończyła na Sonic 06. Choć tak nie miało być, to jest taka ciekawostka, nie na temat Sonic 06 akurat, ale na temat Sonic Forces, ale oryginalnie Mephiles miał być w Sonic Forces. W takiej samej mierze jak Shadow i Metal Sonic i Chaos i Zawok, czyli miał być po prostu iluzją, ale że według mnie, że nawet po prostu samo to, że po prostu myśleli o tym, żeby dać Mephilesa, to było wow, naprawdę, ja bym chciał, żeby... Naprawdę szkoda mi jest bardzo, że jednak nie poszli z tym pomysłem, że o, może damy
Mephulesa i będzie fajnie, więc no, dla mnie to wielka szkoda jest, że Mephules nie trafił do Sonic Forces. A chciałbym. Ale również był w Sonic Runners jako postać do odblokowania. Niezbyt się jakoś różnił, ale no fajnie, że pamiętali o Mephulesie. Ale trochę szkoda, że nie był, że jakoś tej postaci nie było więcej. Bardzo bym chciał, bo bardzo go polubiłem. Tak samo w sumie jak to jest w sumie z Infinitem. Ja bardzo bym chciał, żeby jego historia nie skończyła się tylko i wyłącznie na Sonic Forces, bo nie chciałbym, żeby to, no właśnie, się, żeby skończył jak Mephiles, że po prostu tylko za jakieś 10 lat w jakiejś kolejnej mobilnej gierce zostanie, jako nie wiem, grywalna postać Infinite wprowadzony i później zapomni o nim, wszyscy o nim zapomną znowu. No bo to jest smutne troszeczkę, jak tak, wiecie, no postać, no wiem, jak Infinite został pokazany, jak ludzie go odebrali, ale sądzę, że z tą postacią jeszcze można to więcej zrobić i można go jeszcze uratować, jeśli chodzi o to wszystko, co się z nim stało. I w sumie z Mephulesem też. Kiedyś nawet chciałem to jakoś zrobić, że na przykład, no nie wiem, to byłoby idealne do Sonic Forces 2, coś w tym stylu, że Infinite wskrzesza Mephulesa, czy coś w tym stylu i tak... Come on! To już jest żart jakiś, to już jest autentycznie... prześladowanie. Ale nie chyba... A no tak, ja checkpointa chyba chwyciłem, tylko po prostu umarło mi się, bo spadłem. Nie tym razem! Serio, homing attack jest tutaj troszeczkę niedopracowany, jeśli tak to mogę powiedzieć. Ale tak leciutko jest tylko niedopracowany. Ale oj, Jezu, dobra. Nie chcę, żeby Infinite skończył jak Mephiles i mam nadzieję, że kiedyś Mephiles może w jakimś wielkim stylu wróci. Mam nadzieję, że może na tą całą gierkę na 30-lecie, bo chyba to jest najbliższa gierka Sonica, jaką możemy, że tak powiem, oczekiwać, że będzie to gierka właśnie na 30-lecie. Bo sądzę, że jakby to już była gierka na wcześniej, to już by ją zapowiedzieli. No ewentualnie niby mamy czas jeszcze do, aż nie wiem, ogłoszono ją na święta czy coś w tym stylu, ale szczerze, aż za bardzo mi się to nie widzi, żeby ogłaszali gierkę tak w sumie późno. Nie spo... Shadow. Come on. Kurde, Shadow. Come on, man. Nie rób mi tego. Przez to, że mi nie idzie, po prostu mogę zwalić na to, że jest strasznie gorąco. I jest praktycznie 30 stopni, a ja tu siedzę z zamkniętymi drzwiami i nagrywam. Więc powiedzmy, że to jest moja wymówka na to, dlaczego mi tak gówno nie idzie. Wiecie, no lepsza jakaś jest żadna. Nie, jak to się robi? No. Autentycznie mnie szlak trafi, ale dobra. Jest strasznie gorąco, ale wracając od tego tematu Sonica, no co mówię. Sądzę, że w tym momencie już by raczej grę zapowiedzieli, gdyby miała jakaś być. A mówię, to byłoby bardzo dla mnie dziwne, gdyby wraz z filmem nie była jakaś gra, ale no okej, okay, I guess mogę na to zmrużyć oko. To nie będzie chyba jednak jakiejś gry związanej z filmem. Więc gra na 30-lecie to w tym momencie już jest po prostu wiadomo, że będzie jakaś. Znaczy wiadomo, no to jest raczej jasne, że jakaś gra na 30-lecie będzie, bo nawet i Izuka to powiedział. Sądzę, że mogą zrobić coś coś jak zrobili właśnie z Sonic Forces i Manią, że mogą to być po prostu dwie gry. Jedna klasyczna, druga modern.
Sądzę, że tak może być. Dobra, i ostatnia sekcja. Sekcja w sumie ekskluzywna dla... ekskluzywna dla... Shadowa i Silvera. Tak na pewno sprawę w pewnym sensie. Oła. Auci. Jestem teraz skoro ryzykować na one-upy, bo to jest zdecydowanie coś, co mi się przyda. Myślałem, że nie. W tym momencie. Błagam po prostu... nie będę tego używał. Mam nadzieję, że już coming attack mnie nie będzie zawodził, bo czuję się bardzo oszukany. Imyk. Diabeł. Tak to się robi, dokładnie. Ok, ała. To nie tak. O. I nie widzę nigdzie. Szkoda, że się w niektórych właśnie tych sekcjach kamera nie obraca automatycznie, bo to by zdecydowanie pomogło na niektóre rzeczy. Tam, gdzie na przykład nie widzę, gdzie idę. A to jest, sekcja, w której padałoby zmieniać raile, ale się nie da. Normalnie musiałbym po prostu zeskakiwać z jednego i na drugi wchodzić. Albo używać coming attacku. Więc no, to odpada. Kurde, ale to fajnie wygląda, serio. Może i to jest gra, która wyszła, no, te dobre 13 lat temu. I była to, no wiecie, no, początkowa na... na tą generację konsol. Ale kurde, no skłamałbym, jeśli bym nie powiedział, że ta gra momentami po prostu wygląda przepięknie. Nawet w gameplayu po prostu, chociaż wiadomo, że castingi są przepiękne, ale gameplay też czasami po prostu jest bardzo ładny. Momentami, no nie mówię, że ta gra jest jakoś przepiękna, że jakiś, nie wiem, tutaj Sonic Unleashed, czy The Last of Us, czy nawet momentami Sonic Forces, ale też ma swoje, że tak powiem, piękne momenty, no chociażby to Tornado, no w dzisiejszych standardach nie byłoby to jakoś brane, że o kurde, ta gra wygląda jak z PlayStation 2, ale dla mnie to, no nie, to nawet ładnie wygląda, przynajmniej te sekcje z Tornado. I ranga S! Dalej ranga S! My precious Chaos Emerald, you are also beautiful. Your mysterious brilliance. Omega? What's he doing here? It seems he's in standby mode. What could have possibly happened to create this future? Yes. This is Rouge. Understood. We'll be there in a minute. It looks like Sonic and his friends have found something too. Let's go. It's not like we can do anything for him now. Yeah. Oj, tam Shadow by mógł po prostu robić jeden swój wielki karate cios i byłoby jak w Shadow the Hedgehog. Na razie by wszystko działało. You guys are so slow. Look. A Chaos Emerald! You've already found one! Well now, I may not look it, but I'm a real treasure hunter. Unlike a certain echidna I know. What? Shots fired. Have you guys discovered anything?
Yeah. I received a signal indicating there's a Chaos Emerald here, but... You mean we've got to go through there? If you don't like it, you can stay here. You've got to be kidding. Don't be late. Same to you. Ale to by było niestety na tyle z mojej sesji nagraniowej z Sonic 06. Trochę lamiłem, bardzo lamiłem przez glitche i przez to, że jest strasznie gorąco. Ale no, więc to było na tyle. Zobaczymy się już w następnym odcinku w Flame Call. No i dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa!